Już się nagrywa? Rytm i czas w muzyce. Jak kształtować się rytmicznie? Moi drodzy, witam serdecznie. Z tej strony Bartek Miller. W dzisiejszym odcinku będziemy przede wszystkim rozmawiać o bardzo ważnym aspekcie, jakim jest rytm. Otóż rytm, moi drodzy, jest to jedno z głównych, fundamentalnych aspektów w muzyce szeroko pojętej. Mam wrażenie, że u nas w Polsce zwłaszcza ten rytm jest, że tak powiem, troszeczkę ignorowany, co powoduje również wszelakiego rodzaju mankamenty w wykonawstwie, ze względu na to, że rytm nie jest przez danego muzyka opanowany w sposób prawidłowy. A więc, co to jest rytm przede wszystkim, moi drodzy? Rytm to jest czas. Rytm to jest organizacja. Rytm to jest wszystko, co się znajduje wokół nas. Rytm oczywiście jest również obecny w naszym życiu codziennym, już niekoniecznie związany z muzyką. Czy to bicie serca, czy to chód, to w jaki sposób rozmawiamy, to w jaki sposób wypowiadamy poszczególne sylaby. Wszystko w zasadzie, co teraz ja mówię, można byłoby zapisać w sposób rytmiczny, używając zapisu nutowego. Wszystko może być podporządkowane czasowo, to znaczy, że może być zapisane rytmicznie. Dlatego ten rytm jest tak niesamowicie ważny w muzyce, bo on powoduje, że mamy porządek. Rytm w takim razie, według mnie i na szczęście nie tylko według mnie, jest tak samo istotnym elementem, żeby nie powiedzieć bardziej istotnym elementem, od melodii i harmonii. Ze względu na to, że gdyby nie było rytmu, no to byłby jeden wielki chaos. A tego chaosu zazwyczaj nie chcemy, już wystarczająco dużo chaosu mamy w życiu, prawda? Także w muzyce ten rytm po prostu porządkuje wszystko, co się dzieje. On jest wyznacznikiem tego, ile będzie trwał utwór, chociażby. On jest wyznacznikiem tego, jaki charakter będzie miał utwór. On jest wyznacznikiem również tego, w jaki sposób będziemy pobudzać różnego rodzaju emocje u słuchacza. Taka mała anegdotka, jeszcze zanim przejdziemy do meritum. Ja jestem z wykształcenia perkusistą klasycznym, co jest dosyć istotnym tutaj szczegółem do powiedzenia. Niemniej jednak często słyszę, zwłaszcza tutaj będąc w Polsce, często słyszę od muzyków, że ja nie jestem perkusistą, to ja rytmu nie ogarniam. No a i to jest, moi drodzy, wielki błąd. Ponieważ czy to się gra na skrzypcach, na fortepianie, na jakimś dętym instrumencie, czy to się śpiewa, czy to się gra też na perkusji, rytm powinien być tak samo ważny dla każdego instrumentalisty czy wokalisty. Nie wiem, skąd się wziął ten stereotyp, że perkusista to w zasadzie jest jedyna osoba, jako muzyk, instrumentalista, który powinien ogarniać świetnie cały aspekt rytmiczny. Błąd, dęciacy, tak samo. To jest przecież niesamowicie istotne, żeby być w punkt. W zależności oczywiście od muzyki, jaką się wykonuje. Wokaliści, zwłaszcza ci rozrywkowi. To jest niesamowicie istotne, żeby wokalista był zawsze w odpowiednim miejscu, z odpowiednią sylabą, w odpowiednim momencie w muzyce. Bo jeżeli wokalista, który śpiewa jakąś muzykę rozrywkową, może mieć niesamowitą barwę, może mieć niesamowitą emisję głosu, ale jeżeli coś jest nie tak uporządkowane rytmicznie, to od razu to przestaje siedzieć, prawda? Co jest normalne. Ze śpiewakami operowymi tutaj bym może troszkę polemizował, bo to jest jednak troszeczkę inna bajka. Żaden problem w sumie, żeby wokalista operowy wszedł na frazę ciut później, czy zakończył ciut wcześniej. No a ja oczywiście nie mam nic do wokalistów operowych, żeby nie było. Bardzo ich lubię i szanuję. Piękna sprawa. Wracając do rytmu już. Co to jest rytm? Rytm, ja uważam, że tutaj to jest troszeczkę jak wyznanie Jedi, wiecie? Że to trzeba po prostu poczuć w sobie. Za chwilę będę tłumaczył, co dokładnie. You have to feel it. You have to feel it in your guts. Co dokładnie trzeba poczuć? Podział rytmiczny. Z angielskiego subdivision. To jest niesamowicie istotna sprawa, którą często ignorujemy. Albo po prostu być może nasza edukacja w naszym kraju zbyt rzadko nam przypomina o tym. Bo podział rytmiczny to jest nasz podstawowy fundament, nasze zaplecze, nasz korzeń, nasz ogród. Nie wiem, co ja mówię teraz. O jakim ogrodzie?
W każdym razie, rozumiecie, to jest podział rytmiczny tak naprawdę. To jest ta główna struktura, która powoduje, że będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy. Czy jesteśmy w punkcie A, czy w punkcie B, czy w punkcie C. Za chwilę, tutaj po tej stronie, będziecie mieć przykłady w postaci zapisów nutowych, aczkolwiek myślę, że będziemy się przede wszystkim posługiwać prostszym zapisem. Mianowicie będą to kółeczka w takiej postaci i kreseczki w takiej postaci. I na podstawie kółeczek i kreseczek troszeczkę wam wytłumaczę, w jaki sposób można podchodzić do kształtowania się rytmicznie. Zobaczycie, to nie jest wcale takie trudne i będzie fajnie, mam nadzieję. Podział rytmiczny, moi drodzy. Będziemy się oczywiście na razie sugerować najbardziej podstawowym podziałem rytmicznym, który występuje w zasadzie wszędzie, jeśli chodzi o muzykę europejską, tak? Bo my, jako Europejczycy, bardzo lubimy metrum 4/4, żeby te cztery uderzenia były bardzo wyraźne, słyszalne, więc będziemy się posługiwać na razie na cztery, jeśli chodzi o cały takt, gdzie mamy cztery po prostu uderzenia. Załóżmy, że to będą cztery ćwierć nuty, a więc podziałem rytmicznym do tych czterech ćwierć nut będą cztery szesnastki. Zapisane w ten sposób. Czyli mamy po prostu cztery kreseczki. Każda kreseczka to jest nasza szesnastka. Strasznie trudno się to mówi. I teraz tak, biorąc pod uwagę, że mamy już ustalone, jaki jest ten nasz podział rytmiczny, czyli w tym przypadku szesnastkowy, to musimy wziąć pod uwagę fakt, że te szesnastki, czy je słyszymy w muzyce, czy nie, muszą nam ciągle grać w głowie. Ciągle. Bo tak jak już powiedziałem wcześniej, one są naszym fundamentem. One są naszym katalizatorem, wręcz bym powiedział, do poprawnego wykonawstwa. Tak? Czy to się gra oczywiście solo, czy to się gra w zespole. Musimy mieć wspólny rytm. Przepraszam, musimy mieć wspólny puls. A puls jest rytmem, bo wszyscy w zespole powinniśmy mieć ten sam podział rytmiczny w głowie. Mamy metrum 4/4, mamy kółeczka i kreseczki. I teraz uwaga, kółeczka oznaczają po prostu dźwięk, a kreseczki oznaczają, że tego dźwięku nie ma pod względem brzmieniowym, aczkolwiek uwaga, te kreseczki, które nie są słyszalne, one muszą być ciągle w naszej głowie. Tak naprawdę one są ważniejsze od kropeczek, od kółeczek. Kreseczki są ważniejsze od kółeczek. Dlaczego? Już tłumaczę. Mianowicie to, że tych kreseczek nie słyszymy w muzyce, one niemniej jednak ciągle reprezentują nasz podział rytmiczny. A tak jak już powiedziałem to już 50 razy wcześniej, ten podział rytmiczny musimy mieć ciągle w głowie. Dlatego one są bardzo istotne, bo one powodują porządek w muzyce i w naszym wykonawstwie, we wszystkim co robimy. Czyli wracając, kółeczka to jest dźwięk, kreseczka to jest cisza, która ciągle istnieje w czasie. I teraz na tej podstawie pokażę wam bardzo elementarne ćwiczenia, które będziemy oczywiście prezentować za pomocą metronomu, nasz ulubiony przyjaciel każdego muzyka. Na czym polegają te ćwiczenia? Te ćwiczenia polegają przede wszystkim na oparciach. A czym są oparcia? Oparcia w muzyce to są przede wszystkim akcenty. Nie wiem, czemu mówię przede wszystkim. To są po prostu akcenty. Akcent to jest kolejna sfera w muzyce, a oczywiście akcent jest podporządkowywany pod rytm. Załóżmy, że mamy taki jeden przykład tylko, żeby dać wam do zrozumienia, jak bardzo istotne są akcenty w muzyce i jaką one tak naprawdę robią różnicę we wszystkim, co się w muzyce dzieje. Weźmy na przykład ten nasz podział rytmiczny szesnastkowy. To jest nasze tempo. Jesteśmy na cztery. Raz, dwa. To są nasze ćwierć nuty, tak? Czyli moim podziałem rytmicznym w tym momencie będą szesnastki, tak? Ratatata, ratatata, ratatati, ratatata. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I ja teraz na razie śpiewam wszystko wyrównane. Wszystkie moje raz, dwa, trzy, cztery są na tym samym poziomie. Nie używam żadnych akcentów. Czyli zakładamy teraz, że tak naprawdę ja śpiewam same kółeczka, tak? Bo one po prostu ciągle brzmią. I teraz, co się będzie działo, jeżeli ja zacznę dodawać akcenty, śpiewając ciągle ta ta ra ta 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 ta. I teraz do tego to jest pierwsza sprawa, żeby przede wszystkim poczuć te szesnasteczki, żeby one ciągle biły w naszym ciele. Strasznie istotna sprawa.
Co teraz się stało? Po prostu używając ciągle tego samego schematu szesnastkowego, ja zaczynałem akcentować, używając troszeczkę innej po prostu sylaby, żeby ten akcent był wyraźny dla was, tylko po to, żeby po prostu urozmaicić tą frazę rytmiczną, bo jakby nie patrzeć, to jest fraza rytmiczna, a przy okazji już można by powiedzieć o tym, że to jest fraza też już muzyczna, bo już jest użycie mojego głosu, jest już jakiś charakter, jest już jakiś konkretny rytm, jest już jakiś schemat i te akcenty powodują, że to wszystko zaczyna nabierać kolorów. Możemy zrobić też przykład na szybszym tempie. Tak, czyli to jest nasze tempo, to są nasze ćwierć nuty, ok? Czyli nasz podział rytmiczny szesnastkowy to jest ratatata, ratatata, raz, dwa, trzy, cztery, 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 Teraz cokolwiek śpiewam, jak zauważyliście, jest ciągle w tym samym podziale rytmicznym szesnastkowym, tak? Bo to, co ja teraz przed chwilą zrobiłem, to jest oczywiście użycie poszczególnych akcentów, które sobie wybieram w danym czasie, ale najważniejsze rzeczą w tym wszystkim jest to, że ja ciągle w głowie miałem ta 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 raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Ciągle to mi leciało w głowie, tak? Ciągle to i na tej podstawie po prostu jak już mam fundament, no to ja sobie wybieram odpowiednie po prostu dźwięki, które się pojawiają w czasie dzięki rytmowi, dzięki rytmu. Produkcja nie wie, proszę Państwa. To był taki szybki przykład dla was, tak naprawdę jak istotne są akcenty w tym wszystkim. Więc wracając do tych ćwiczeń, 4/4 metrum, 4 ćwierć nuty w jednym takcie. Każda ćwierć nuta posiada 4, czyli 4, czyli 4, czyli 4 szesnastki. I teraz wykorzystamy metronomik. Ja wam przedstawię teraz podstawowy język rytmiczny oparty na podziale rytmicznym szesnastkowym w metrum 4/4 w tempie 80. Bo 60 może być troszkę za trudne na razie. Bo wszystko co wolniejsze, tym trudniejsze. Niestety paradoksalnie tak jest, ale o tym porozmawiamy później. I teraz tak, nasz alfabet dzieli się więc na podział akcentowy. Czyli załóżmy, będziemy się sugerować literkami. Literka A to jest nasz pierwszy schemat, czyli w tych czterech szesnastkach akcent występuje na raz. W literce B kółeczko nasze będzie na drugiej szesnastce. W literce C, jak się domyślacie, kółeczko będzie na trzeciej szesnastce. I w literce D na czwartej. I to są wszystkie kombinacje jednoakcentowe, które możemy zrobić w tym konkretnym podziale. I na tej podstawie pokażę wam bardzo fajne ćwiczenia, które tak naprawdę możecie robić idąc do sklepu, czy będąc w pociągu, czy gdziekolwiek. Nie potrzebujecie instrumentu, bo ja zawsze wychodzę z założenia, że jeżeli nie jesteśmy w stanie zatatać, czyli używając wszelkiego rodzaju onomatopeje i sylaby naszym głosem, to nie będziemy również w stanie zagrać w odpowiedni sposób na naszym instrumencie. To jest coś, co jest dla mnie alfą i omegą. Ja zresztą jak gram, to zawsze w sobie śpiewam bardzo dużo rzeczy w głowie, mimo że ja śpiewać kompletnie nie umiem, nic mi tu nie działa, ale to jest nieistotne. Chodzi o to, że wszystko, co się dzieje tu, jest pierwszym elementem do przejścia, zanim przejdziemy do użycia naszego instrumentu. A więc włączamy metronom. Piękny dźwięk. Tempo 80, 4/4. Uwaga, czyli to jest raz, dwa, trzy, cztery. Czyli w tym momencie nasz podział szesnastkowy będzie ta 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 ra ta 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 ta. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. I teraz zacznę na sylabie ta. Wszystkie literki A, B, C, D, które do tej pory przedstawiłem, powtarzając każdą literkę 4 razy. Zaczniemy od literki A, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta, 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 B. Ta. Ta, 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 ta.
wróciliśmy do A, czyli A cztery razy było powtórzone, B cztery razy, C cztery razy, D cztery razy i lupujemy. Zapętlamy to i wracamy do literki A. I to jest pierwsze ćwiczenie, które polecam serdecznie wszystkim, dosłownie wszystkim, wszystkim. Używając na razie tylko tej jednej poszczególnej sylaby, która występuje w każdym... Cicho bądź. Używając tylko tej jednej sylaby, no, tutaj w tym przypadku ta, na każde kółeczko po prostu, które występuje w każdej literce. Dobrze? I to jest pierwsze ćwiczenie. I teraz proszę wziąć pod uwagę, że za każdym razem, jak to będziecie robić, musicie mieć w głowie ciągle cały pełen schemat tych czterech szesnastek, które oczywiście nie są słyszalne, ale one muszą być ciągle w głowie, inaczej nigdy nie będziemy w stanie wejść idealnie na drugą szesnastkę, co jest bardzo niewygodnym, że tak powiem, rytmem, czy na czwartą szesnastkę w danej miarze. Jak to wygląda w mojej głowie? Jeszcze raz, jak tak pokazałem, że jest... Ta, 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 ta. Okej? I teraz ja zaśpiewam dokładnie to samo, tylko będę mniej akcentował kreseczki, które tutaj widzicie. Dobra? Tylko na tej zasadzie, żeby wam pokazać, że one ciągle gdzieś tam są. Dobrze? Czyli będę ta akcentował mocniej na kółeczkach i ciszej będę tatał wszelkie kreseczki. Dobrze? I to jest strasznie istotne, żeby też przez to ćwiczenie przejść. Bo to dzięki temu kształcimy właśnie w ten sposób nasze poczucie wewnętrznego pulsu. Kształtujemy solidny w tym momencie podział rytmiczny szesnastkowy, co jest niesamowicie istotne. Uwaga. 3 i 4 i... Ta 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 100. Są. Cięto. Chyba tak się mówi. Nie wiem. Proszę pamiętać, że im wolniejsze tempo, tym trudniej. Bo natura ludzka zawsze chce zrobić wszystko w pośpiechu. I to zresztą nie tylko w muzyce. Także im wolniejsze tempo jest, tym bardziej musimy myśleć do tyłu. Tak, to jest bardzo słynne, że tak powiem, stwierdzenie w muzyce. Doskonale wszyscy wiedzą, o co chodzi, jak mówimy myśl do tyłu, czyli chcemy jakby za późno to zaśpiewać czy zagrać i dopiero wtedy tak naprawdę będzie dobrze. Ja często pokazuję ten element taki. Taki element pokazuję, takie, że niby mamy taką spiralę czy coś w rękach i chcemy ją tak rozszerzyć, tak rozciągnąć jak najbardziej. I to jest takie właśnie myślenie, że do tyłu. Że mimo, że nie chcemy, to i tak musimy to zrobić i dopiero wtedy będzie się dobrze wszystko zgadzało. Czyli jak mamy tempo 60, to myślimy już bardzo do tyłu tutaj. Ta ti 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 ta 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 ra ta 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 ra ta ti ti ta ti 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 ta ti ti ri ta ti 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 ta ti ti rin di sta tin ti ti ta ti ri ti ta ti ri ti ta ti ri tin di ta tin tin bi ra tin tin bi ta tin 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 pa pa. To są pierwsze dwie sytuacje. Dwa ćwiczenia, bardzo podstawowe. Ćwiczenie numer 3 polega na tym, że kształtujemy w sposób jeszcze bardziej świadomy, używając do tego klasków, albo może być też klepanie się po piersi. Możemy się klepać po piersi, aczkolwiek polecam jednak rączki. Będziemy robić kombinację usta, czyli wokal, ręce. I ręce w tym przypadku będą odpowiedzialne za rytm, który nie jest słyszalny, ale który jest w naszej głowie i jest niesamowicie istotny, a chodzi oczywiście o... Tak, o kreseczki. Wracając do tego samego ćwiczenia, czyli A, B, C, D, nasz schemat, który już znamy. Tempo 80. I teraz kółeczka będę operował wokalem na sylabie ta, a resztę będę klaskał. Strasznie istotne i bardzo skuteczne ćwiczenie. Uwaga. 3 i 4. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. To
powoduje po prostu, że nam troszeczkę mózg będzie tutaj wariował i parował na lewo, prawo, ale to jest dosyć istotne. Lubimy bardzo, jak mózg paruje, to oznacza, że coś się zaczynało z nami dziać i że jest jakiś efekt. I później oczywiście co robimy? Robimy na zmianę. Tak jak klaskałem kreseczki, tak teraz będę klaskał kółeczka, a tatać będę kreseczki. Uwaga, lecimy z przykładem. Uwaga! I tak dalej, i tak dalej. Czyli no, fajnie jest połączyć jedno z drugim, że jedną frazę robimy w sposób taki, że tatamy kółka, klaszczemy kreseczki, po całej jednej frazie, czyli każdą literę jak powtórzymy 4 razy i wracamy do litery A, zmieniamy od razu na odwrót wszystko, na zasadzie, że będziemy tatać kreseczki i klaskać kółeczka. To są bardzo fajne ćwiczenia, jeszcze raz. Serdecznie polecam Bartek Miller. W trzech różnych tempach. Oczywiście zaczynamy od 60, wolne, troszeczkę nudne, ale pamiętajcie, że to jest bardzo trudne, żeby to fajnie odegrać we właściwym czasie. 60, 70, 80, 90, 100. To są takie tempa, które uważam są bardzo skuteczne. I oczywiście możecie to robić nie tylko głosem, możecie to robić jakimkolwiek w zasadzie instrumentem, czy to strunowym, smyczkowym, perkusyjnym, wiadomo, ale dętym też. Ja w tej chwili przedstawiłem wam tylko kombinacje jednoakcentowe. Oczywiście, jak się domyślacie, tych kombinacji jest znacznie więcej. Cały alfabet rytmiczny w tej konfiguracji 4/4 z podziałem rytmicznym 16-owym jest ich znacznie więcej. Dochodzą do tego kombinacje dwóch akcentów w każdym miarze, kombinacje trzech akcentów i kombinacje czterech akcentów. Tych sposobów ćwiczenia jest oczywiście bardzo dużo. Ja wam tylko pokażę te podstawowe, zresztą to co teraz pokazałem i przedstawię wam teraz, jak wygląda schemat podwójnych akcentów, potrójnych akcentów i poczwórnych akcentów. Używając tempa 80 i może po prostu zrobimy tak, że ja będę tatać dosłownie wszystko, tylko będę akcentował kółka i troszeczkę ciszej tatał kreseczki. Pojedziemy teraz cały alfabet od pierwszej literki. Każdą literkę będziemy powtarzać 4 razy i w ten sposób przejadę cały alfabet rytmiczny w tej konfiguracji. Zapraszam serdecznie. Jedziemy! Ta 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 ta. Brakło mi powietrza. Jeszcze ta czwórkowe akcenty to w sumie też bardzo istotne, dlatego że kombinacji w czterech akcentach, jak mamy podział rytmiczny szesnastkowy, gdzie są tylko cztery szesnastki w jednym miarze, to albo akcentujemy wszystkie cztery, albo nie akcentujemy nic. To jest strasznie istotne. Ta ostatnia literka, gdzie mamy cztery po prostu kreseczki bez żadnego kółeczka, one są strasznie ważne, ponieważ one reprezentują ciszę. Biedę nie, może też, ale one reprezentują ciszę w muzyce, a cisza w muzyce, moi drodzy, jest to coś nie do opisania. Naprawdę, ja często się jestem w stanie bardziej delektować jakąś długą ciszą po jakiejś pięknej kadencji, niż jak jest ciągle strasznie dużo dźwięków na lewo, prawo, które nie kończą się. Ta ostatnia kombinacja tych czterech akcentów mamy więc ta 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 ta. To właśnie jest ta cisza, która jest strasznie istotna. Cisza to też jest muzyka. I jak występuje cisza w muzyce, to ona też zazwyczaj musi być podporządkowana rytmicznie. Chyba, że oczywiście tutaj mówimy o jakichś już bardzo konkretnych formach związanych z fermatami. W zależności od jakiego stylu się posługujemy w muzyce. Przeważnie my, zwykli śmiertelnicy, mamy tendencję do skracania tych cisz. A dlaczego? Dlatego, że się boimy tych cisz. Jak jest cisza nagle na scenie, to panika nas bierze, nie wiemy co ze sobą zrobić. Nie, moi drodzy, ta cisza jest tak samo istotna. Jest tak samo istotna jak cała reszta. I należy ten podział rytmiczny, w tym przypadku ciągle oczywiście mówimy o tym szesnastkowym,
Jak widać, zmiana światła, mieliśmy malutkie problemy techniczne i już jest wieczór, ale nie przejmujemy się i walczymy dalej. Gdy trwa ta cisza, należy koniecznie pomyśleć o tym podziale rytmicznym, żeby on ciągle w nas był. I kończąc tylko taki bardzo ciekawy w sumie przykład, to uważam to przede wszystkim wśród dyrygentów, którzy w orkiestrze często nieświadomie popełniają ten błąd, często tłumacząc, że oni tak chcą po prostu, żeby ta cisza była krótsza, ale wydaje mi się, że to jest po prostu malutka wymówka. To jest idealny przykład na to, że jak jest ta cisza, często po prostu wśród studentów widać, że po prostu ta cisza jest kompletnie zjadana przez ten brak spokoju, który jest związany z brakiem panowania nad pulsem, nad tym podziałem rytmicznym, który powinniśmy mieć zawsze w sobie. Moi mili, jeśli chodzi o ten cały alfabet rytmiczny, to przedstawiłem tutaj podziały czwórkowe, używając szesnastek. Oczywiście całość też istnieje w tak zwanym ternarnym systemie, to znaczy systemie trójkowym, czyli tutaj naszym podziałem rytmicznym będą triole, a nie szesnastki. Już nam czasu nie starczy, żeby przedstawić o co w tym chodzi, aczkolwiek to jest absolutnie dokładnie ta sama zasada działania, tylko że zamiast czterech po prostu kółeczek czy kreseczek w jednym miarze będziemy mieć trzy. I tak samo to działa, jeśli chodzi o użycie wszelakich akcentów i tych wszystkich kombinacji. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało mi piszcie na moich social media. Z chęcią wam pomogę, jeżeli ktokolwiek będzie miał jakiekolwiek pytania związane z tym wszystkim, co przed chwilą właśnie w tym odcinku powiedziałem. Mam się jakoś pożegnać? Mówił dla was Bartek Miller, polecam się serdecznie. Trzymajcie się. Tu są moje social media. Możecie zobaczyć, co tworzę. Ahoj, przygodo.